Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Waku Basiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Panie marszałku, w Łodzi jutro 700 medyków z całej Polski przystąpi do egzaminu w łódzkiej Atlas Arenie. To jest egzamin dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W 3 godziny muszą odpowiedzieć na 120 pytań. Tak, no potrzebujemy medyków, zwłaszcza rodzinnych. Przypomnijmy, że lekarz rodzinny to jest taki lekarz, który umie zająć się zarówno maleńkim dzieckiem, jak i osobą dorosłą, jak i również osobą w wieku senioralnym. A więc niezwykle szeroka dziedzina, która no, wymaga bardzo ogromnej ilości wiedzy. Częstokroć interniści, a więc lekarze, którzy zajmują się chorobami wewnętrznymi, chorobami, które dotykają nas, no, można powiedzieć, na co dzień, nie chcą zajmować się na przykład dziećmi, boją się, dlatego że nie mają dostatecznej ilości wiedzy. A z kolei w drugą stronę również pediatrzy, którzy mają tą specjalizację typowo dla dzieci, nie chcą zajmować się, czy jeżeli mogą zajmować się osobami, które są dorosłe. Dlatego też potrzebne są osoby, które kompleksowo potrafią zająć się od maleńkiego dziecka do senioralnego wieku osobą, no bo nie wiadomo nigdy, kto wejdzie do naszego czy też do gabinetu lekarskiego z jaką chorobą. Dlatego też myślę, że taki lekarz rodzinny powinien właśnie mieć tą specjalizację jak najbardziej. Dlatego tak potrzebne jest nam w naszym kraju i w naszym województwie jak największa grupa lekarzy, którzy właśnie mają tą specjalizację. I bardzo się cieszę z tego tytułu, że tak duża rzesza młodych lekarzy przystępuje do tego egzaminu, przystępuje również do tego, by leczyć w naszym województwie. Panie marszałku, skoro mówimy o lekarzach, to dużo osób choruje w tej chwili i jeżeli robią test, to ani COVID, ani grypa. To co to za jakaś nowa choroba się pojawiła? No, jeszcze się mówi o wirusie RSV. To też jest w ostatnich miesiącach rzeczywiście dość duża grupa ludzi, którzy choruje, ale grypa niestety jest również w natarciu. Jest bardzo dużo zachorowań. Wzrasta zarówno grypa, jak i zachorowania na COVID-19. Grypa w zeszłym tygodniu, od 1 do 7 marca mamy takie informacje, to w kraju zanotowano ponad 187 tysięcy przypadków zachorowań. To jest znacząco więcej niż wcześniej. Tydzień wcześniej było 174 tysięcy zachorowań, a rok wcześniej było zaledwie 64, więc znacząco wzrosła ilość zachorowań na grypę i tu zwłaszcza apel do osób w wieku senioralnym, aby jednak bardzo ostrożnie i bardzo uważnie ubierały się, wychodząc na ten zimny jednak dwór, by jednak dbały o siebie, dlatego że grypa jest tak naprawdę chorobą śmiertelną. Nie zdajemy sobie częstokroć sprawy, przyjąwszy, że tak wiele lat już mamy z nią do czynienia, że jest to tak oczywiste, że przyjdzie jesień, przyjdzie zima, będziemy narażeni bardziej, pokaszlemy, być może troszeczkę trzeba będzie odleżeć w łóżeczku, ale generalnie przechodzimy to bez problemu. Natomiast niestety powikłania pogrypowe, po przejściu grypy, a zwłaszcza dla osób w wieku senioralnym, są bardzo trudne i częstokroć niestety kończą się zgonem. Dlatego też szczepmy się również na grypę, przeciwko grypie. Natomiast też ciepło się ubierajmy, dbajmy o tą ciepłotę ciała, by w odpowiednich warunkach ani nie przegrzać, ani nie przeziębić się, no bo to jest bardzo, bardzo złe. Oczywiście COVID. COVID również niestety w tym okresie mamy zwiększoną górkę. Mówi się, że już dobiegamy do szczytu zachorowań. W ubiegłych latach ten szczyt przypadał na przełom marca i kwietnia, gdzie na przykład 1 kwietnia 2021 roku potwierdzono ponad 35 tysięcy nowych infekcji COVID.
19, to był właśnie ten szczyt. I tak już z doświadczeń dostrzegam, że ten okres luty zaczyna się powoli, potem marzec eksploduje i szczyt mamy właśnie ten przełom marca i kwietnia i potem zaczyna już ta ilość zakażonych spadać, a więc wydaje się, że już niedługo ten szczyt i za chwilę będziemy mogli mówić już o zmniejszeniu epidemii. Przypomnę tylko, że stan epidemii został co prawda zniesiony 16 maja ubiegłego roku, natomiast cały czas mamy stan zagrożenia epidemicznego, który obecnie został wydłużony do końca września bieżącego roku, a więc wszystkie ograniczenia takie ostre, jak konieczność noszenia maseczek, czy to w pomieszczeniach, czy nawet na zewnątrz, w pewnym momencie była taka konieczność, no zostały zniesione. Niemniej w niektórych miejscach jest dalej konieczność, to są apteki, niestety dostrzegam, że częstokroć nie jest to stosowane, ale to przede wszystkim wszelkiego rodzaju instytucje placówek medycznych, szpitale, przychodnie, tam również obowiązuje cały czas noszenie maseczek. Oczywiście testy, które wcześniej były w zasadzie robione wszędzie bez żadnego skierowania, dzisiaj są również robione, ale wyłącznie na zlecenie lekarza, czyli jeżeli ktoś podejrzewa u siebie no, po objawach, że może to być COVID, obawia się tego, na pewno trzeba powiadomić o tym lekarza POZ-u i udać się do niego, gdzie wówczas oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym lekarz będzie mógł zrobić test przeciwko COVID, czy też na COVID, ale również takie testy są dostępne w aptekach, można samemu sobie również kupić takie testy łączone, które rozpoznają, czy to jest grypa, czy to jest COVID-19 albo RSV. Także też to są bardzo dobre testy, które można wykorzystać. Dostrzegamy niestety cały czas, że ilość osób, które z powodu COVID-19 i również grypy udaje się do lekarza, no jest coraz bardziej większa, a więc no, tutaj jest to rzeczywiście, można powiedzieć, taka fala, która wezbrała i która jest bardzo widoczna na każdym etapie, na tych statystykach, o których wspominałem, zakażeń, ale również na łóżkach szpitalnych jest to również dostrzegane. Panie marszałku, w regionie łódzkim jest prawie 4,5 tysiąca sołtysów. Oni rozwiązują lokalne problemy. Jak to się odbywa? Panie redaktor, tak naprawdę sołtys to jest taki burmistrz, czy też wójt takiego małego miasteczka albo wsi. To jest tak naprawdę osoba, która jest, do którego się udajemy z podstawowymi potrzebami, jakie mają mieszkańcy tych maleńkich miejscowości, które funkcjonują również w naszym województwie. I ten człowiek naprawdę jest bardzo zapracowany. Ja muszę powiedzieć, że chylę czoła przed pracą tych sołtysów. No było ich święto w ostatni weekend. Mieliśmy również w związku z tym w Sieradzu takie zaproszenie dla wszystkich sołtysów. Mieliśmy możliwość ich ugoszczenia. Również były tam różnego rodzaju możliwości przedstawienia ich pracy. Dlatego też chcieliśmy ich docenić, aby dostrzec, jak ciężka jest ich praca. Również ze strony rządu popłynęła informacja, że jest przygotowywana ustawa o specjalnym takim dodatku emerytalnym dla sołtysów w wysokości 300 zł miesięcznie. A więc jest to po raz pierwszy, muszę powiedzieć, takie docenienie w postaci materialnej pracy tychże ludzi, którzy naprawdę mają ogrom pracy, która później oczywiście przekłada się na dobrobyt lokalnych miejscowości, również mieszkańców, którzy żyją właśnie w wioskach. Dlatego też wielki szacunek, wszystkiego dobrego z mojej strony dla sołtysów, którzy są w naszym województwie. Panie marszałku, zbliżają się wybory. Jakby pan miał podsumować działania lata rządów Prawa i Sprawiedliwości? Z czego jesteście niezadowoleni, a z czego zadowoleni? Panie redaktor, niezadowoleni jesteśmy, może zacznę od tego, z
tego koniecznego zarządzania kryzysowego właśnie w ostatniej kadencji. To jest tak, że byliśmy zmuszeni do tego, by uruchomić wszystkie rezerwy, wszystkie możliwości państwa, by zapobiec tragedii. Mówimy tutaj o pandemii, mówimy tutaj również o kwestii na przykład obrony granicy polsko-białoruskiej. Mówimy tutaj również o kwestii zabezpieczenia potrzeb uchodźców, którzy przybyli w ogromnej ilości do naszego kraju, więc oczywiście rząd stanął na wysokości zadania i dał radę. Natomiast sam fakt konieczności zmobilizowania na pewno nie sprzyjał mieszkańcom, ponieważ to przekładało się na pewno na pewnego rodzaju konieczne decyzje, które niekoniecznie zawsze podobały się, które były oczywiście obostrzeniami, które wprowadzane były, i to było zawsze ograniczenie, zawsze nie jest dobre dla wolności, dla, można powiedzieć, duszy polskiej, która domaga się tego, by nie ograniczać nas w niczym. A tu prawda, trzeba było maseczki tutaj, trzeba było również czasami pozostać w domu. No to nie jest na pewno coś, co jest dobre. Natomiast bardzo dużo nam się udało. Mówię tutaj o wielu, wielu rzeczach, mogę tutaj zaraz wymienić, na przykład wprowadzenie zerowego VAT-u na żywność, zmniejszenie VAT-u na energię elektryczną, paliwo, nawozy, wprowadzenie w ogóle tarcz antykryzysowej, antyinflacyjnej, energetycznej, solidarnościowej, który pomimo kryzysu, który mamy na świecie, daje nam to, że mamy zaledwie około niespełna 3% osób bezrobotnych. Dalej obniżka CIT-u do 9% dla mniejszych przedsiębiorstw, mały ZUS dla firm, który przychód przyniósł 120 tysięcy złotych, brak PIT-u dla osób do 26 roku życia, czy też 30 tysięcy na wyższej kwoty wolnej od podatku, albo też podwyższenie progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, PIT 0 dla rodzin 4+. Zmniejszenie cen gazu o 55% dla biznesu, 13, 14 emerytura, emerytura bez podatku do wysokości 2,5 tysiąca złotych, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia z 77 miliardów w 15 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę, do 159 miliardów złotych. Zmniejszenie, czy też w ogóle zaniechanie limitów przyjęć do lekarzy specjalistów, wprowadzenie e-recepty, wsparcie psychiatrii dla dzieci i młodzieży. To jest tak, że mamy tych rzeczy, które mógłbym tutaj wymieniać, jeszcze ogrom, pani redaktor, nie wiem, czy na tyle będziemy mieli czasu, bo i dla rolników pakiet w walce z suszą, również wsparcie dla rolników, jeżeli chodzi o płynność finansową, otrzymały ponad 200 rodzin tutaj ogromne pieniądze. A więc jest to niesamowity przełom w, można powiedzieć, dbałości o nasze społeczeństwo, nastawienie właśnie takie, by osłonić, by dać możliwości rozwoju dla zarówno pojedynczych grup społecznych, jak i również dla całego kraju. Zwiększenie mobilności, jeżeli chodzi o budowę dróg, budowa 100 obwodnic, również budowa dróg lokalnych. Mamy tutaj ponad 8 tysięcy zmodernizowanych od 2015 roku torów, a więc jest to niezwykle, niezwykle bardzo dużo. Takie strategiczne jeszcze, które rzeczy mógłbym powiedzieć, to pamiętajmy o tym kryzysie energetycznym i tutaj odpowiedź rządu, budowa z Norwegii Baltic Pipe, która nas zabezpiecza, jeżeli chodzi o ropę. To jest takie rzeczy, które nie dzieją się często, ale które dają nam bezpieczeństwo, co w tych czasach jest niezwykle istotne. Bezpieczeństwo energetyczne, uniezależnienie się od dostawców z Rosji. Ucięcie właściwie takich wszystkich możliwych uzależnień od dostawców z Rosji, poczynając od węgla, również wszystkie inne. To jest dla nas ten znak czasu i taka potrzeba, która dzisiaj jest, a to nam daje we wszystkich tych aspektach polepszenie bezpieczeństwa w naszym kraju.
Panie marszałku, warto jeszcze przytoczyć na koniec, że jest wysokie morale w Straży Granicznej, bo od początku roku 166 funkcjonariuszy wycofało swoje podania o odejścia na emeryturę. Myślę, że też oni dostrzegają, jaka jest potrzeba, by dalej funkcjonowali w tej formacji. Myślę, że tutaj cały czas pogranicze wschodnie to jest miejsce, gdzie ich praca jest dostrzegana i konieczna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o cały czas, pomimo wybudowania tej zapory fizycznej na granicy z Białorusią, to mimo wszystko jakieś tam już pojedyncze próby są czynione, by się przedostać przez nią i tu jest ich praca niezwykle potrzebna, za co bardzo dziękuję, ale tu właściwie każdy pogranicze jest niezbędne do pilnowania, do tego, by było bezpiecznie. Również jeżeli chodzi o pogranicze z Ukrainą, to też jest miejsce, jak wiemy doskonale, które trzeba pilnować. Nieco inny to jest oczywiście, nieco inna praca. Niemniej tam ci pogranicznicy są niezbędni i ja chylę czoła przed wszystkimi tymi, którzy mogliby oczywiście odejść już na emeryturę, ale chcą tą posługę, tą swoją misję pełnić dalej. Wielki szacun dla wszystkich tych pograniczników za ich pracę dotychczasową i oczywiście za tą, którą jeszcze będą mogli dalej pełnić poprzez to, że nie odejdą na emeryturę. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Forum Radia Rock Parada.